Witam na trzecim online nabożeństwie naszego kościoła. Za każdym razem będę mówił, które to jest nabożeństwo, bo mam nadzieję, że tych cyferek będzie tylko kilka i będziemy mogli się niedługo spotkać już w rzeczywistości na nabożeństwie w niedzielę o godzinie 16 w strefie inspiracji. Natomiast rozpoczynając to nabożeństwo, chciałbym bardzo podziękować całej ekipie, która jest zaangażowana w realizację tych nabożeństw. I tutaj akurat sprawdza się ta maksyma, że 5% ludzi robi 95% całej pracy, ale bardzo dziękuję zespołowi, dziękuję Matyldzie, Patrycji, dziękuję Pawłowi, Rusłanowi, dziękuję Igorowi, Szymonowi za nagrywanie, dziękuję Filipowi, który wygłosił kazanie, dziękuję Jagodzie, Oliwierowi za ich świadectwa, dziękuję też Wojtkowi. Wojtkowicz, który całość zgrywa i kompiluje, ale też wygłosił tydzień temu kazanie. Także Wojtku, bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Jesteśmy w okresie nadchodzącej Wielkanocy. Okresie, który powinien sprzyjać refleksji. I tak Pan Bóg sprawił, że mamy więcej czasu i możliwości refleksji. Pozwólcie, że odczytam dwa fragmenty, które są wyznaczone na ten dzień, na tę niedzielę. Jeden ze Starego Testamentu z Księgi Jeremiasza, jeden z Nowego Testamentu z Ewangelii Jana. Z Jeremiasza bardzo znane słowa z 31 rozdziału, od 31 wersetu. Oto idą dni, oświadcza Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Tamto przymierze ze mną oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem. Oświadcza Pan. Teraz jednak zawrę z domem Izraela takie przymierze, oświadcza Pan. Moje prawo włożę w ich wnętrza i wypiszę je na ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą nawzajem pouczać się i zachęcać, poznajcie Pana, wszyscy oni bowiem znać mnie będą, od najmniejszego do największego, oświadcza Pan. Ponieważ odpuszczę ich winę, a ich grzechu już nie wspomnę. Jak powiedziałem, jest to fragment z księgi Jeremiasza. Moment w historii Izraela taki, że nie ma już Izraela, już został zabrany do niewoli asyryjskiej i zniknął i do dzisiaj nie ma tych 10 pokoleń. Juda jest w momencie konfliktu z Babilonem i za chwilę również będzie wzięta do niewoli, ale wróci po 70 latach. Więc zauważmy, gdy Jeremiasz mówi, zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, on nie mówi już o fizycznym Izraelu, o fizycznej Judzie, mówi o swoim ludzie, który powoła wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz i Zbawca. Mówi o tobie i o mnie, jeśli jesteś osobą wierzącą, o tym, że to nowe przymierze, przymierze, które powoduje przemianę serca i powoduje, że znamy naszego Pana. Od najmniejszego do największego, wszystkich, których serca są odrodzone, żyją z Panem Bogiem i On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego ludem. A jak to się wydarzyło? Wydarzyło się to tak, jak czytamy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale od 20 wersetu. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsajdy w Galilei z taką prośbą. Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. Filip poszedł z tym do Andrzeja, następnie obaj przyszli do Jezusa. Wówczas Jezus powiedział, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój Ojciec. Teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos, uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Wówczas tłum, który tam stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni twierdzili, anioł do niego przemówił. Natomiast Jezus wyjaśnił,
Nie ze względu na mnie rozległ się ten głos, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony. A gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. Powiedział to, aby zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. I jak czytamy dalej, Żydzi bardzo dobrze zrozumieli, o co chodziło w tym podniesieniu, że chodziło o krzyżowanie. Nadchodzą święta śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Tego, który przyszedł, aby swoje życie oddał. Tego, który trwożył się tego momentu, kiedy spadnie na Niego kara i gniew Boży za nasze grzechy. Kiedy będzie wołał na krzyżu: Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? Ale On przyszedł właśnie na tę godzinę. I tak jak wcześniej w Ewangelii Jana czytamy, gdy Pan Jezus mówi: to jeszcze nie jest moja godzina, przy okazji wesela w Kanie Galilejskiej, to teraz już jest ta godzina, kiedy zbliża się krzyż, kiedy zbliża się zawarcie nowego przymierza, gdy Boży Syn, nasz Zbawca, Mesjasz powie na krzyżu: wykonało się. Zapraszam nas do wspólnego uwielbiania, wychwalania Pana Boga i śpiewem, i modlitwą, słuchaniem kolejnego świadectwa dzisiaj, wysłuchaniem Bożego Słowa i otwarciem naszego serca na Boże działanie, na Boże prowadzenie, żeby Jemu i tylko Jemu była chwała i cześć. Także zapraszam do wysłuchania i zaśpiewania razem z zespołem pierwszej pieśni. Taki jesteś Ty.
Jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Jesteś tu i działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię. Wysłuchamy teraz kolejnego świadectwa, czy historii, w jaki sposób Pan Bóg znalazł i uratował kolejną młodą osobę. I ten cykl świadectw tych historii pojawia się na naszych nabożeństwach dlatego, że w najbliższym czasie, gdy skończy się kwarantanna i będziemy mogli wspólnie się już spotykać fizycznie, planujemy chrzest na wyznanie wiary. Zatem, Emilia, dzisiaj gościmy u Ciebie w domu, żeby wysłuchać tego, w jaki sposób Pan Bóg dotarł do Ciebie i Cię możesz powiedzieć, że jesteś Jego córką, a Pan Jezus jest Twoim zbawcą. Wysłuchajmy z uwagą. Zapraszam. Nazywam się Emilia i chciałam powiedzieć moją historię nawrócenia. Urodziłam się w rodzinie z taką tradycją katolicką. Pamiętam, że kiedy byłam mała, chodziliśmy z rodzicami na mszę, ale nikt ze mną nigdy głębiej nie wchodził w temat. Po prostu myślałam, że jak jesteśmy w miarę dobrymi ludźmi, to idziemy do nieba. I przez to, że to nie było fundamentem naszego domu nigdy, to po jakimś czasie po prostu przestaliśmy chodzić na mszę. Moje nastoletnie lata były w skrócie takim nieustannym poszukiwaniem szczęścia i wartości, miejsca, gdzie nie mogłam ich znaleźć. Były to lata, kiedy byłam bardzo pogrążona w grzechu i szukałam akceptacji u ludzi, więc kompletnie zatraciłam siebie, bo cały czas próbowałam dopasowywać się do różnych ludzi. I to wszystko doprowadziło do paru lat stanów depresyjnych, ale nawet wtedy nie zwróciłam się nigdy do Pana Boga. Taki zwrot w moim życiu trochę nastąpił, kiedy 2 lata temu poznałam Piotrka Pola z naszego kościoła i on był taką pierwszą osobą wierzącą, którą poznałam, która mówiła mi o Panu Bogu. I na początku podchodziłam do tego raczej sceptycznie, bo nigdy wcześniej się z tym nie spotkałam, ale zawsze z jakimś tam zaciekawieniem tego słuchałam, więc też Piotrek nie przestawał mi o tym mówić. I tak miesiącami Pan Bóg używał go i wyposażał w masę cierpliwości, żeby zmiękczyć moje serce i otworzyć mi oczy na Jego prawdę. Po jakimś czasie, po paru miesiącach, przyszłam na nabożeństwo i pamiętam, że wtedy uderzyła mi taka prawdziwość tej wiary, z którą się tutaj spotkałam. To jak ludzie się tutaj modlą, taki sposób właśnie oddawania Panu Bogu chwały, z którym wcześniej nigdy się nie spotkałam w kościele katolickim. I nie przekonało mnie to wtedy, żeby oddać Panu Bogu swoje życie, ale utkwiło mi tam jakoś w głowie. Po jakimś czasie z ciekawości sięgnęłam sama do Pisma Świętego. Wciąż jednak nie czułam w sercu, że Pana Boga potrzebuję, że Go szukam i że chcę z Nim relacji. Raczej to Pan Bóg przez to wszystko wyciągnął do mnie rękę i pokazał mi, jak bardzo Go potrzebuję. To był ogólnie taki dobry czas w moim życiu. Skończyłam wtedy liceum i dostałam się na wymarzone studia. I wiodłam takie dosyć bezproblemowe życie i przepełniała mnie taka wdzięczność za to. Więc któregoś razu zwróciłam się do Pana Boga, pomodliłam się, dziękując za to wszystko, co mi dał tutaj, za życie, które mi dał. I trochę nie wiem, czego się wtedy spodziewałam, ale to była taka pierwsza modlitwa, w której faktycznie poczułam, że moje słowa gdzieś idą, że ktoś mnie słyszy, poczułam taką Bożą obecność. I ta obecność jakoś pozostała i już wtedy trochę nie było odwrotu, bo uznałam, że no okej, Pan Bóg istnieje, ale wciąż nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Nie wiedziałam, czy Biblia jest prawdą, nie wiedziałam, czy mam przyjść do kościoła.
Miałam w sobie wtedy masę niepokoju i takich wątpliwości, ale wciąż modliłam się do Pana Boga, żeby pokazał mi drogę, którą mam iść. I Pan Bóg odpowiedział, bo zawsze kiedy Go szukamy, to odpowiada. I po jakimś czasie zszedł na mnie taki nieziemski spokój. Zniknął cały ten strach i wątpliwości i została tylko taka ogromna chęć poznawania Pana Boga. I wtedy właśnie przyszłam do kościoła i już zostałam. I drastycznie wtedy zmieniła się moja relacja z grzechem. Zrozumiałam moją grzeszność i odwróciłam się od wielu rzeczy w moim życiu. Zmieniła się moja relacja ze światem. Czułam, że jakby nie należę tutaj, że jestem tutaj tylko przechodniem. I kiedy zaczęłam regularnie chodzić do kościoła, to też dopiero wtedy zaczęłam uczyć się o tym, kim jest dla mnie Pan Jezus. I byłam Panu Bogu nie tylko wdzięczna za to życie, które dał mi tutaj i za wszystkie błogosławieństwa, ale przede wszystkim za tą miłość, jaką okazał mi w Panu Jezusie. I w tym, że On dał swojego jedynego, idealnego Syna, żeby zginął za moje grzechy. I przez to nie ma rzeczy, która mnie oddziela od Pana Boga i mogę się nazywać Jego dzieckiem. Wciąż jednak nie miałam takiej pewności, że jestem nawrócona, bo słyszałam świadectwa, gdzie ludzie byli latami w kościele i dopiero wtedy coś ich dotknęło. Więc myślałam, że ten wielki moment też kiedyś przyjdzie dla mnie. Ale rok temu pojechałam na obóz z młodzieżówką do Wisły. To było parę miesięcy po tym, jak przyszłam do kościoła. I tam rozmawiałam z Olą Redding, która zadała mi pytanie, czy kiedy jutro umrę i stanę przed Panem Bogiem, to czy On przyjmie mnie do swojego królestwa. I głęboko wtedy w sercu poczułam, że tak. I tak właśnie odpowiedziałam. I wyznanie tego na głos dało mi taką pewność tego, że Jezus umarł za moje grzechy i jestem zbawiona. To, co zmieniło się w moim życiu, odkąd poznałam Pana Boga, to przede wszystkim taki nieziemski spokój, jaki mam w każdej sytuacji życiowej, bo wiem, że On zawsze wszystko kontroluje i wiem, że moja wartość i bezpieczeństwo są ukryte w Jezusie. Yeah.
Będziemy dzisiaj mówić o bardzo głębokim przeżyciu z Panem Bogiem, jakim jest upamiętanie. I zakładam tak pozytywnie, że Twoje przyjście na nabożeństwo jest wyrazem tego, że masz w sercu pragnienie czegoś głębszego, czegoś więcej w więzi z Panem Bogiem. Że nie szukasz jedynie jakiejś powierzchownej pobożności czy religijności w protestanckim wydaniu, czegoś, co byłoby dobrym dodatkiem do Twojego codziennego życia i światopoglądu, ale że masz w sercu pragnienie czegoś głębszego. A jeśli masz takie pragnienie, to miej również świadomość, że to pragnienie jest Bożym działaniem w Twoim sercu. Punktem wyjścia do naszego rozważania, ale też nie jedynym fragmentem, który będę dzisiaj cytował, jest fragment z Dziejów Apostolskich z 2 rozdziału, wersety 37 i 38. Przeczytajmy, posłuchajmy proszę. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Pytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy uczynić, bracia? Piotr odpowiedział, upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Co się tutaj dzieje? Mamy dzień Pięćdziesiątnicy, czyli inaczej święto tygodni, czyli 7 tygodni po święcie Paschy. Jest to jedno z tych 3 świąt, na które Izraelici pielgrzymowali do Jerozolimy, do świątyni, żeby dopełnić procedur i tego wszystkiego, o czym czytamy w Piątej Księdze Mojżeszowej. A jednocześnie jest to dzień, kiedy Pan Bóg realizuje swoją obietnicę, którą zapowiedział ustami Pana Jezusa, o czym czytamy na przykład w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, od 7 wersetu. Ale ja wam mówię prawdę. Lepiej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, orędownik do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I to się dzieje na oczach tysięcy ludzi, bo w tym samym 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, z którego czytałem werset 37 i 38, czytamy od 5 wersetu, przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. Kiedy więc powstał ten szum, tłum zgromadził się i zdumiał, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. I wiemy, że był to moment zesłania Ducha Świętego. Wiemy, że ci ludzie to widzieli, słyszeli, zgromadzili się. Pan Bóg dał apostołom przepiękną okazję, żeby mogli opowiedzieć po raz pierwszy publicznie przesłanie Ewangelii. No i oczywiście oni wykorzystują tę okazję. Apostoł Piotr wygłasza płomienne kazanie ewangelizacyjne o spełnieniu mesjańskich obietnic Starego Testamentu i proroctw, o zbawieniu w osobie Pana Jezusa. I tutaj już mamy bezpośredni kontekst naszego fragmentu, werset 36 i 37. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Mesjaszem. I właśnie, gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Pytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy uczynić, bracia? Bardzo dobre pytanie. Po usłyszeniu i zrozumieniu Ewangelii. Co mamy z tym zrobić? I Piotr, jak czytamy, wzywa ich do zrobienia 2 rzeczy. Po pierwsze, czytamy, że mają się upamiętać. Co to znaczy? Rzadko kiedy w czasie kazań używam greckich słów z Nowego Testamentu, ale jest to jedno z tych słów, które bardzo ładnie brzmi i mam nadzieję, że może też zapaść wam w pamięć. To słowo greckie to metanoia. Metanoia tłumaczymy różnymi polskimi słowami. Zależnie od wersji, od tłumaczenia Pisma Świętego. Będzie to nawrócenie, będzie to upamiętanie, takie troszkę starsze polskie słowo. Będzie to opamiętanie, bardziej współczesne słowo. Natomiast my jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie nie używamy słowa, które również pojawia się jako tłumaczenie słowa metanoia, czyli pokuta. I to jest taka krótka dygresja.
Dlaczego jako ewangelicznie wierzący chrześcijanie nie powinniśmy wręcz używać słowa pokuta jako tłumaczenie słowa metanoia? A to dlatego, że słowo pokuta jest związane z koncepcją poniesienia kary. Jak mówi nam na przykład słownik języka polskiego, pokuta to kara za grzechy, połączona z żalem i skruchą. Nie wiem, czy wiecie, że w języku czeskim i słowackim słowo pokuta oznacza grzywnę. Tak jak mandat, który trzeba zapłacić za przekroczenie prędkości. Ale słownik języka polskiego mówi jeszcze, że w kościele rzymskokatolickim jest to pokuta, jest to jeden z 7 sakramentów, w którym grzesznik wyznaje grzechy, a kapłan odpuszcza je i wyznacza za nie karę. Dlatego jeśli znamy Ewangelię łaski i wiemy, że całą karę za nasz grzech wziął na siebie Pan Jezus i poniósł je na krzyż, jak to apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale powtarza też Izajasza, że On wziął na siebie nasze grzechy. I wtedy, kiedy został wywyższony, kiedy umierał na krzyżu, On poniósł karę za nasze grzechy i nie ma już żadnej kary. Nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I jest to taka drobna dygresja, ale powiedziałbym, że bardzo ważna i fundamentalna, jeśli chodzi o teologię zbawienia, jeśli chodzi o soteriologię. W takim razie, do czego Piotr wzywa swoich słuchaczy? Słowo metanoia, nawrócenie, upamiętanie, opamiętanie, oznacza całkowitą zmianę myślenia, przemianę umysłu. To jest więcej niż tylko żal i skrucha za zrobienie czegoś niewłaściwego. I to często taki żal i skrucha dopiero wtedy, kiedy zostaliśmy przyłapani, albo gdy prawda wyszła na jaw. Kiedy było kłamstwo i ludzie się dowiedzieli, wtedy jest żal i skrucha. Za słowem nawrócenie, opamiętanie, kryje się całkowita zmiana podejścia do życia. Dotyczy to fundamentów tego, kim jesteśmy. Tego, jak i co myślimy i w związku z tym, jak żyjemy. Opamiętanie to nie jest jedynie powiedzenie przepraszam, jest mi przykro, że to zrobiłem. Prawdziwe opamiętanie zakłada decyzję odwrócenia się od tego, z powodu czego jest mi przykro. To nie jest samo przyznanie się do grzechu. Opamiętanie to jest również odwrócenie się od niego. I dopóki w człowieku nie widać całkowitej przemiany w tej dziedzinie, dziedzinie tego grzechu, my nie możemy powiedzieć o nawróceniu, o opamiętaniu, o metanoi. Przykład takiego nawrócenia mamy w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan w pierwszym liście i w pierwszym rozdziale, kiedy mówi Tesaloniczanom, jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I tu widzimy postawę Tesaloniczan, którzy nie tylko zrozumieli, że to, co do tej pory robili, było złe. To jest złe, co robimy, już tym bożkom nie będziemy służyć, koniec. Tu mamy nie tylko zaprzestanie podążania w jedną stronę za bożkami, ale odwrócenie się i zaczynam podążać w stronę Pana Boga, żeby żyć tak, żeby Jemu była chwała. Dlatego mówimy o nawróceniu, o tym zawróceniu, o opamiętaniu się. Także biblijne upamiętanie, nawrócenie, składa się z 3 konkretnych kroków. Po pierwsze, jest to przyznanie przed Bogiem, że zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Przeciwko innym ludziom, ale przede wszystkim, że zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Jest to wyznanie i przyznanie się szczerze, że zgrzeszyliśmy. Boże, przeciwko Tobie. Po drugie, jest to szczery żal z powodu grzechu w naszym życiu. Żal, który wręcz może przerodzić się w nienawiść do tego grzechu. Bo ja wiem, że za ten grzech Chrystus musiał umrzeć na krzyżu. I po trzecie, jest to postanowienie, że z pomocą Bożej łaski ja już nie chcę tak postępować od tej pory, ale chcę żyć przemienionym życiem, Bogu na chwałę. I mój drogi słuchaczu, mam w związku z tym pytanie, czy ty przeżyłeś już takie szczere opamiętanie, szczere nawrócenie? Bo to miałem na myśli, mówiąc o powierzchownej religijności, o powierzchownej pobożności.
Powierzchowna pobożność nie zna prawdziwego nawrócenia. Powierzchowna pobożność to jest zaadaptowanie się do jakichś zwyczajów, zachowań, robienia czegoś, nierobienia czegoś. Ale jeśli mówimy o głębi relacji z Panem Bogiem, jeśli mówimy o pojednaniu się z Nim, jeśli mówimy o wejściu w przymierze z żywym, prawdziwym, jedynym Bogiem, to mówimy o prawdziwym, szczerym nawróceniu, upamiętaniu. Także jeśli pragniesz głębi w więzi z Bogiem, to potrzebujesz opamiętania, nawrócenia. A jak czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, w drugim rozdziale, czwarty werset, to Boża dobroć prowadzi nas do opamiętania. Czyli i w tym jest Boże działanie. Pan Bóg nie zostawia nas jakiemuś intuicyjnemu funkcjonowaniu, bo sami z siebie Pana Boga nigdy byśmy nie szukali, jak czytamy w trzecim rozdziale listu do Rzymian, ale to Boża dobroć prowadzi nas do opamiętania. Drugą rzeczą, do której Piotr wzywa swoich słuchaczy, jest chrzest. Mają być ochrzczeni, czytamy, w imię Jezusa Chrystusa. I to nie była zwykła rzecz, do której Piotr wzywa tych pobożnych Żydów. Żydzi wierzyli, że to nawróceni poganie powinni zostać ochrzczeni, ponieważ to ci poganie byli brudni w swoich grzechach, byli nieczyści i trzeba ich było obmyć i symbolem tego właśnie był chrzest. Teraz Piotr mówi do nich, że każdy, kto chce być chrześcijaninem, musi zostać ochrzczony. I to w imię tego, który wcześniej został przez nich odrzucony. I jak Piotr im powiedział, to wy ukrzyżowaliście go. Pana i Mesjasza. I dlatego był to publiczny znak ich nawrócenia i to w najostrzejszy sposób. Znak, że całkowicie zmienili swoje zdanie na temat tego, kim był Jezus. Dlatego Piotr wezwał do chrztu jako ważnego znaku ich opamiętania, ich skruchy, ich przemienionego życia. Szli w jedną stronę, teraz uwierzyli, zaufali i idą w drugą stronę i publicznie wyznają to, że byliśmy nieczyści w naszym życiu, nawet w naszej pobożności, a teraz, Panie Jezu, chcemy, żebyś był naszym Panem, dlatego chcemy być ochrzczeni w imię Chrystusa. Z całego Nowego Testamentu wiemy, że żaden akt posłuszeństwa nie skutkuje zbawieniem. Jedynie wiara w Chrystusa. I nie inaczej jest w tym fragmencie. Oni uwierzyli, opamiętali się i wyznali swoją wiarę i posłuszeństwo Panu Jezusowi poprzez chrzest. I ten sam ciąg zdarzeń zachodzi od tamtego dnia aż do dzisiaj i będzie trwał aż do powrotu Pana Jezusa. Każdy, kto uwierzył, ma się opamiętać i wyznać swoją wiarę poprzez chrzest. Ale na tym nie jest koniec z opamiętaniem czy z nawróceniem. Opamiętanie jest stałym elementem chrześcijańskiego życia. Opamiętanie jest niezbędnym elementem naszego uświęcenia, czyli tej głębi w więzi z Bogiem. I oczywiście najbardziej znaczącym, najbardziej widocznym opamiętaniem, nawróceniem jest to pierwsze. Wtedy, kiedy wchodzimy w zbawczą więź z Panem Jezusem. Wtedy, kiedy On przemienia nasze serce, kiedy zmienia wiele rzeczy w naszym życiu. Wtedy najwyraźniej to widać. Żeby nasze życie, które było egoistyczne, które było skierowane w tą stronę, teraz zawróciło i żebyśmy żyli Panu Bogu na chwałę i w Nim znajdowali największą radość i spełnienie. Ale nawróceniu w życiu chrześcijanina nigdy nie ma końca. Za każdym razem, gdy Duch Święty pokazuje ci grzech w twoim życiu, to jest wezwanie do nawrócenia, do upamiętania. I apostoł Paweł, pisząc kolejny już list do Koryntian, w sumie napisał ich na pewno 3, przyuszanie 4 lub nawet więcej, w drugim liście, w 7 rozdziale, czytamy takie słowa od 8 wersetu. Chociaż więc zasmuciłem was listem, nie żałuję. A nawet gdybym żałował, widzę bowiem, że tamten list być może na jakiś czas was zasmucił, to teraz się cieszę. Nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale dlatego, że zostaliście zasmuceni ku nawróceniu. Zostaliście przecież zasmuceni zgodnie z wolą Boga.
także nie doznaliście od nas żadnej krzywdy. Z kontekstu tego fragmentu dowiadujemy się, że Koryntianie folgowali sobie i tolerowali, akceptowali jakiś konkretny grzech. Ten grzech nie pojawia się w tym fragmencie. Możemy przypuszczać, że może chodzić o grzech, o którym apostoł Paweł pisze w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, bo tam też pojawia się element właśnie zasmucenia, kiedy Paweł pisze: słyszy się powszechnie o seksualnej niemoralności między wami i to takiej, jakiej nie ma nawet między poganami. A mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast raczej się zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Nie wiemy na 100%, że mowa jest o tej samej sytuacji, ale widzimy, że po liście apostoła Pawła rzeczywiście następuje opamiętanie. Następuje radykalne rozprawienie się z grzechem. Jest smutek, jest postawa: ja muszę z tym coś zrobić, i rzeczywiście rozprawiają się z tym grzechem i przypuszczalnie nawet tutaj to wahadło przechyla się dalej, bo są nawet za bardzo sprawiedliwi w swoim podejściu. Ale widzimy, że nawrócenie jest częścią chrześcijańskiego życia. Za każdym razem, gdy Duch Święty pokazuje palcem w twoim sercu, w twoim sumieniu, to jest grzech. Jest to jego wezwanie do nawrócenia, do opamiętania. I dlatego mam do ciebie drugie pytanie. Tym razem, mój drogi wierzący słuchaczu, jak reagujesz, gdy Pan Bóg pokazuje ci grzech w twoim życiu? Mi przychodzą na myśl cztery takie podstawowe reakcje, jakie może człowiek w tym momencie mieć. Pierwsza może być taka: no bez przesady. No są przecież większe problemy w życiu. Czyli bagatelizowanie. Może czasami nawet racjonalizowanie. No nie da się inaczej, tak trzeba było zrobić, nie ma o czym gadać. Druga reakcja to może być brak reakcji. Wyparcie. Usunięcie w kąt. Zagłuszenie sumienia. Tak naprawdę bycie głuchym na głos Ducha Świętego. Trzecia reakcja to może być taka bardzo ludzka reakcja. O, widzę, tu jest problem, trzeba się za to zabrać, trzeba coś z tym zrobić. I zabieram się, i robię, i wychodzi mi raz, i drugi, i trzeci, a później bardzo często życie wraca do swoich starych kolei i po iluś takich zrywach, gdy Duch Święty cały czas pokazuje, to trzeba zmienić. To nie jest postawa, która przynosi Bogu chwałę. Możemy dojść do wniosku: nie da rady. Próbowałem, starałem się, nie da rady. I czwarta reakcja, do której zachęcam, biblijna reakcja, to jest prawdziwe nawrócenie. To jest szczere wyznanie przed Bogiem i może czasami też przed ludźmi swojego grzechu, którym obrażam świętego Boga. Szczere wyznanie. Tym bardziej, że Pan Bóg przecież i tak doskonale wie. Ale przychodzę do Niego i mówię: Boże, jestem beznadziejny. Jestem beznadziejny. Jak mogę w ten sposób Ciebie, Święty Boże, który swojego Syna ofiarowałeś, żeby mnie ratować, obrażać, zasmucać taką postawą? Drugie to jest żal. To jest żal, że swoim postępowaniem ja wystawiam Pana Jezusa na pośmiewisko. Tego, który pokochał mnie i wydał samego siebie za mnie. I z tego powinna się zrodzić nienawiść do grzechu. Jak ja nienawidzę tego, co robię, tego, jak myślę, tego, jak mówię, tego, czego pragnę. Boże, ja nie chcę tego. Ja żałuję. I wreszcie trzecie, postanowienie, że z Bożą pomocą ja już nie będę tak postępował. I wołam do Boga o Jego siłę, o Jego zlitowanie, o Jego zmiłowanie, żeby mnie poprowadził, żeby mnie wyrwał z tego grzesznego postępowania. I oczywiście występują różne pośrednie wersje reakcji i różnie to wychodzi w różnym czasie i z różnymi naszymi grzechami, ale pozwól, że wrócę do postawionego pytania. Jak reagujesz, gdy Duch Święty wskazuje na grzech w twoim życiu? A przecież wskazuje. Kocha nas. Zależy mu na nas. Chce, żebyśmy stali czyści przed Panem Bogiem, żeby nasze życie było życiem, w którym On owocuje, które przynosi Mu chwałę.
który jest życiem człowieka zakochanego w swoim Bogu, cudownym i wspaniałym, mi regularnie wskazuje. I czasami bywam oporny. Czasami jest to moment przełomu, kiedy Pan Bóg przychodzi, pokazuje i po prostu jest zmiana. Czasami rozpoczyna się proces zmiany, gdzie ja rzeczywiście wołam: Boże, zlituj się nade mną. Ja chcę żyć Tobie na chwałę. I to trwa jakiś czas. Czas walki o uświęcenie, o przynoszenie Bogu chwały moim życiem. Ale czasami też jeszcze bywam ślepy i głupi. Na całe szczęście, jak czytamy w liście do Rzymian 2:4, to Boża dobroć prowadzi nas do upamiętania. I już na zakończenie. Mamy czas spowolnienia. Mamy czas kwarantanny, mamy czas na refleksję, mamy czas nadchodzących świąt Wielkiej Nocy, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, naszego Zbawcy. Często w historii Kościoła, ale w historii Izraela również w Starym Testamencie, widzimy, że czasy kryzysu, katastrof to dobry czas dla Bożego Ludu, to dobry czas dla Kościoła, żeby pójść głębiej w więzi z Bogiem. Jednym z najgłębszych przeżyć, jakie możemy mieć z Panem Bogiem, to jest nasze upamiętanie, to jest nasze ukorzenie się. To jest wtedy, kiedy wyznajemy Bogu nasz grzech, na który On nam pokazuje. Kiedy żałujemy za nasz grzech i to, jak nim obrażamy Jego świętość. I wreszcie, kiedy podejmujemy postanowienie zmiany, błagając o Bożą łaskę i zmiłowanie, bo próbowaliśmy ileś razy już sami i nam nie wychodziło. Więc na kolanach wołamy: Boże, zlituj się nade mną, zmień to we mnie, daj mi siłę, przemień moje serce, przemień moje myślenie. Poprowadź mnie do głębokiego opamiętania, nawrócenia. Wyrwij mnie z tego grzesznego postępowania i postaw na drodze, żebym poszedł w innym kierunku. I z tym pytaniem chcę cię zostawić. Jak reagujesz, kiedy Duch Święty wskazuje ci w sercu na grzech w twoim życiu? Zachęcam, reaguj opamiętaniem, nawróceniem, szczerym wyznaniem, otwarciem serca, szczerym żalem i skruchą i postanowieniem, że ja już tak dłużej nie chcę. Boże, daj mi siłę, zlituj się nade mną, wyrwij mnie z tego grzesznego funkcjonowania. Ja chcę żyć Tobie na chwałę, cieszyć się Tobą każdego dnia i żebyś mógł mnie używać dla budowania Twojego Królestwa, dla swojej chwały. Amen. W takim razie zachęcam nas teraz, żebyśmy pochylili się na chwilę w modlitwie. Przez chwilę trwajmy w ciszy i skupieniu. Zachęcam każdego i tego, który jeszcze nie oddał swojego życia Panu Bogu, ale pragnie czegoś więcej, pragnie głębi więzi z Panem Bogiem. I za apostołem Piotrem zawołam: upamiętaj się i wyznaj to i przed Panem Bogiem, i przed ludźmi. A dla moich wierzących sióstr i braci, jeśli Duch Święty pokazuje ci w sercu grzech, upamiętaj się. Otwórz szeroko swoje serce. Wyznaj, wyraź skruchę i żal przed świętym Bogiem i zawołaj: Boże, ratuj. Ja nie chcę żyć jak człowiek niewierzący. Ja chcę żyć jak ten, który jest w Nowym Przymierzu, za którego Twój Syn oddał swoje życie i przypieczętował to przymierze swoją własną krwią. Także zapraszam nas do chwili modlitwy. Boże kochany, dziękujemy Ci za to, że Tobie zależy na bliskiej i na głębokiej więzi z nami, chociaż nędznymi grzesznikami jesteśmy.
jednocześnie potrafimy i lubimy różnego rodzaju pozory i zachowania, które pokazują nas w dobrym świetle. Ale dziękujemy Ci, Boże, że Ty masz dostęp do naszego serca jak nikt i nic innego. I dziękuję za to, że przyszedł Twój Duch Święty i przekonuje człowieka o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I proszę, Panie, o wszystkich moich słuchaczy dzisiejszych, którzy jeszcze do Ciebie nie należą. Boże, w swojej dobroci poprowadź ich do opamiętania, do szczerego wyznania swoich grzechów, do żalu i skruchy przed Tobą, świętym Bogiem, i do powzięcia postanowienia, że ja już nie chcę tak żyć, cokolwiek to było, ale chcę żyć Tobie na chwałę. A jednocześnie proszę Cię o mnie, o moją rodzinę, moich bliskich, nasz Kościół, żebyśmy na Twoje, Boże, działania, kiedy pokazujesz nam w naszym sercu, w naszym sumieniu grzech, reagowali szczerym opamiętaniem, szczerym nawróceniem. Skoro Ty i tak wszystko wiesz i kochasz nas bez granic, tak bardzo, że swojego Syna nie oszczędziłeś, ale wydałaś Go za nas. Boże, żebyśmy swoim życiem, myślami, czynami, słowami, reakcjami, pragnieniami, marzeniami nie wystawiali Pana Jezusa na pośmiewisko. Ale wzbudź w naszych sercach nienawiść do grzechu i pragnienie czystego, świętego życia. I w tych dziedzinach, w których próbowaliśmy może i nam nie wychodziło, Boże kochany, żebyśmy wołali o Twoje zlitowanie, o Twoją pomoc i przemianę, o nawrócenie, o opamiętanie. Boże, żeby Tobie była chwała i cześć, bo jesteś Jej godzien. Żeby Kościół był świadectwem tego, że gdy Ty bierzesz człowieka w swoje ręce i przemieniasz, to rzeczywiście jest jakościowa zmiana. I żebyśmy też byli świadectwem dla ludzi, którzy są wokół nas, że jesteś prawdziwym Bogiem, który działa, który pobudza, który przemienia, który prowadzi, że jesteś cudownym, wspaniałym, pięknym Bogiem. I Tobie niech będzie chwała i cześć. Boże, powierzamy się na ten nowy tydzień pod Twoje prowadzenie i opiekę. Prosimy Cię o sytuację, która się rozwija w naszym kraju. Prosimy Cię o ludzi chorych, źle się mających, zatrwożonych, przerażonych. Boże, pokaż nam, jak jako Kościół możemy wyjść im naprzeciw, żeby pokazać im nadzieję, która jest w Panu Jezusie. Nadzieję, która wykracza poza ten świat i poza to życie. Że już tu i teraz możemy rozpocząć życie wieczne w Panu Jezusie. Że Ty, jedyny, prawdziwy, wszechmogący Bóg, możesz stać się naszym Bogiem i prowadzić nas, i troszczyć się o nas. I niech Twoja wola dzieje się w naszym życiu. Amen. Mam jeszcze jedno ogłoszenie duszpasterskie. Ostatniej środy spotkaliśmy się po raz pierwszy dzięki platformie Zoom na modlitwie. Dziękuję wszystkim, którzy się pojawili. Było to unikalne przeżycie i jednocześnie możliwość skupienia się na Bożym Słowie i rozejścia się po pokojach na modlitwie właśnie w mniejszych grupach, na większej interakcji. I zachęceni tym wydarzeniem będziemy kontynuować środowe nasze spotkania. Godzina 18. Link będzie wysyłany zarówno w mailu i też będzie podany na naszym fanpage'u, na Facebooku. Także zachęcam i zapraszam. Można uczestniczyć nawet z małymi dziećmi, bo można mieć wyłączony dźwięk, także nie będzie to pomagało, nie będzie przeszkadzało innym, a Ty będziesz mógł wziąć udział i posłuchać, i zobaczyć ludzi, i pomodlić się. Także zachęcam. Jako że nie możemy spotykać się ciągle jeszcze fizycznie, spotykajmy się na różne sposoby, wykorzystując technologię dla zbudowania Bogu na chwałę
i żeby jakoś wspólnie przejść przez tą kwarantannę i te ciężkie czasy. Także środa, godzina 18:00, zapraszam na spotkanie na Zoomie. Do zobaczenia.